Wyobraźcie sobie, że sławny polski reżyser filmów akcji, Patryk Wega, został poproszony o napisanie scenariusza nowego Batmana. No przecież to jest kurwa złoto na samym wejściu. Już widzę ten motyw, jak coś dramatycznie zjebało się w Gotham i zarządzono ewakuację miasta. Komisarz Gordon w przypływie obowiązku obrony miasta na wieżowcu wzywa Batmana. Ten przylatuje, pyta, co jest? A Gordon na jednym wydechu: Joker chuj rozjebał kurwa po miasta kurwa. Batman, poruszony, rozpoczyna dochodzenie, żeby dopaść Jokera. Dochodzi do lokacji, w których Joker podłożył bomby i praktycznie po 15 minutach filmu sprawa wydaje się dobiegać ku końcowi. Jednak mamy tu film akcji. Wątek Jokera zostaje wyciszony, pojawia się Agnieszka Dygant jako kobieta kot i zostaje poruszony zupełnie inny wątek na temat tego, jak złodzieje i źli, brutalni policjanci wykorzystują seksualnie złodzieje kobiety, a ona z tym dzielnie walczy. Wpada w grupkę złodziejaszków i z super fajnym tekścikiem: ja kurwa się zaraz z wami zabawię kurwa. Ujęciami z drona pokazana jest walka, w której kobieta kot masakruje towarzystwo, przyjeżdżają źli policjanci i na wejściu jeden do kobiety kot: włożysz do buzi? Kobieta kot ucieka i można się zająć ewakuacją Gotham. Do gry wchodzi Tomasz Oświeciński, policjant debil. Pierwsza scena pogania staruszkę tekstem: pani kurwa szybciej do tego autobusu kurwa. Po tej scenie przychodzi przybliżenie postaci policjanta. Ciężkie życie, matka mu umarła, ojciec chleje, nie ma żony, nie ma dzieci. Ciuła w tej policji w mieście najbardziej zjebanym dla policji i na każdym kroku pokazywana jest jego głupota, jak na przykład wtedy, kiedy na bomby w radiowozie powiedział kury. W pracy ma takiego kolegę Radka, powiedzmy najlepszego kumpla. Siedzą se w barze i nagle do baru wchodzi Oracle, czyli córka Gordona, która Radkowi się bardzo spodobała. Leci bajera i następna scena to już wulgarne bzykanie w łóżku. Oczywiście nie mogło zabraknąć sceny, jak Radek wstaje z łóżka, cały goły i widać mu dupę. Przecież w każdych filmach to jest, no to czemu nie tu? Radek wraca do siebie, a Oracle musi pomóc Batmanowi. O co tam chodziło? A, bomby. Jednak do Oracle zgłasza się kobieta kot, bo chce pomocy przy takiej fujarze. Niestety rozmowy podsłuchał Batman. Zaczyna śledzić kobietę kot i dochodzi do szokującego odkrycia, że ma romans z nikim innym jak komisarzem Gordonem i to jest ta fujara, której chce się pozbyć. Chuj wie czemu. Wraca wątek ewakuacji. Otóż okazuje się, że Radek przy pomocy ewakuacji molestował bezbronne kobiety. Traf chciał, że jedna z nich okazała się być siostrą kobiety kot. Ta siostra z kolei ma męża, który jest bratem Oświecińskiego i tyle w sumie. Batman uchronił komisarza Gordona przed kobietą kot. I tu mamy plot twist. Umiera ojciec Tomka. Tomek wypłakuje się Radkowi. Jak to kurwa umarł kurwa mój ojciec? To był kurwa mój ojciec. Wracamy do konfrontacji z Jokerem. Wielkie spotkanie odwiecznych wrogów. Batman standardowo na jednym wydechu: co ty kurwa, ty pojebało cię kurwa? Nie możesz niszczyć miasta kurwa. A Joker: si kurwa mi pał. Dochodzi do konfrontacji, kolejna walka nagrana przy użyciu dronów i hura, Batman wygrywa, miasto uratowane. Pomyśleć by można, że to koniec, ale tu przebitka na kobietę kot. Zabija Radka za molestowanie siostry. Całą sytuację widziała Oracle. W płaczu i smutnej muzyce odjeżdża z miejsca zdarzenia, bo komisarz nie może się nic dowiedzieć. Oczywista zapowiedź fabuły drugiej części, ekran powoli gaśnie, nikt nic nie zrozumiał i gitara.